Szczęść Boże. Rozpocznę najpierw od Słowa Bożego. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Amen. No więc tematem dzisiejszej konferencji jest modlitwa uwielbienia. I dla mnie modlitwa uwielbienia to jest takie osobiste spotkanie z Panem. To jest taki odpoczynek przy Bogu. To jest takie odwrócenie się od siebie, właśnie od swoich spraw, od tego, czym na co dzień żyję, a właśnie skupienie się na Bogu, słuchanie Go, po prostu bycie z Nim. Dla mnie to są naprawdę takie piękne chwile. Natomiast katechizm Kościoła katolickiego mówi nam o uwielbieniu tak. Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek całkiem bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego. Oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego, że On jest. Czyli modlitwa uwielbienia całkowicie bezinteresownie wznosi się do Boga, oddaję Mu chwałę, bo On jest. Czyli uwielbienie to jest zajmowanie się Bogiem. Słowo Boże z Księgi Tobiasza 12,6 mówi nam: uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie wam wyświadczył, aby było uwielbione i wysławione Jego imię. Uwielbienie to skupienie się tylko na Bogu. To nie modlitwa o sobie i za siebie. Uwielbienie jest naszą reakcją na to, kim jest Bóg. Uwielbienie jest reagowaniem na to, co On dla nas zrobił. Uwielbienie będzie trwało na wieki. W niebie będziemy podobno cały czas uwielbiać. Fajnie. Poznanie Jego samego uwalnia w nas uwielbienie. To On daje nam się poznać. To nie my Go poznajemy, ale On daje się nam poznać. I możemy uwielbiać Pana Boga tutaj na modlitwie, tak jak tu przychodzimy, albo też w życiu codziennym, codziennością naszą. Pięknie w wakacje właśnie ojciec Tomasz, bodajże dominikanin z tej parafii, wygłosił nam tutaj taką krótką konferencję i na końcu powiedział tak: właściwie kiedy stąd wychodzicie z tego uwielbienia, to uwielbienie się dopiero rozpoczyna. I rozpoczyna się ono naszym życiem, bo idziemy do naszych rodzin, do naszych miejsc pracy, w różne miejsca. I czy to jest uwielbienie Jezusa? Czy nasze działanie wypływa z relacji z Bogiem? I kiedy rano wstajemy i pierwszą rzeczą, jaką robimy, to nie patrzymy do komórki, tylko idziemy do naszej izdebki i spotykamy się z Panem i słuchamy Słowa Bożego, czytamy sobie Go, spędzamy z Nim czas, to jest uwielbienie codziennością. I mam takie doświadczenie, że właśnie Słowo Boże mnie prowadzi. Zawsze sobie jakiś mały fragmencik słowa zapamiętuję i On mnie w tym dniu prowadzi. Na przykład proponując mi tą konferencję dzisiaj, byłam trochę zaskoczona i spojrzałam do Słowa Bożego, co ono mówi na dzisiejszy dzień, zanim się zdecydowałam. I w psalmie było tak: przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Radością dla mnie jest pełnić wolę Twoją, mój Boże. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągnąłem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. No i w sumie już miałam odpowiedź, nie? Także Słowo Boże mnie czyta, mnie prowadzi. I mogę Go przyjąć, a nie muszę, jestem wolna.
ale chcę żyć Słowem Bożym. Bo Pan Bóg mnie jeszcze nie zawiódł i jestem pewna, że mnie nie zawiedzie. I właśnie kiedy na przykład rozpoczynamy dzień, naszą codzienność od Eucharystii, kiedy nakarmimy się Panem Jezusem i idziemy w świat, do naszych spraw, to to jest uwielbienie Jezusa. Bo drugi człowiek nie wie, kto go mija, a mija go Jezus obecny w nas. I kiedy mówimy do drugiego człowieka cokolwiek, a mamy świadomość, że On jest w nas, to możemy myśleć, co On im chce powiedzieć. I może to być wielkie dobro. Podejrzewam, że będzie to dobro, bo Bóg jest dobry. I jeśli chce przez nas mówić, to wierzę, że chce mówić dobre rzeczy. I kiedy jesteśmy w codzienności z naszymi najbliższymi, pomagamy im, kiedy spędzamy z nimi czas, kiedy im służymy normalnymi, takimi przyziemnymi, różnymi sprawami, typu obiad, typu różne rzeczy, które są, to też jest uwielbienie Jezusa. To jest ta codzienność z Jezusem. Kiedy widzimy potrzeby drugiego człowieka, kiedy spotykamy kogoś i w sumie niekoniecznie mamy ochotę z kimś rozmawiać na ulicy albo gdzieś, ale kiedy myślimy, że Jezus jest w nas i jak On by się zachował, to może to być inne zachowanie, niż my byśmy chcieli zrobić. I właśnie to jest uwielbienie Jezusa w codzienności. Życie w posłuszeństwie jest żywym uwielbieniem Jezusa. Życie w prawdzie. I wtedy możemy dostrzec, że Słowo Boże z Galatów 2:20 już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ono się dzieje. I nie jest tak, że jesteśmy idealni, że już nie popełniamy błędów, grzechów. Nie, no, upadamy. Ciągle się coś dzieje. Ale jak mamy świadomość, że życie z Nim jest inne, no to szybko gdzieś chcemy się pozbyć tego grzechu i idziemy do spowiedzi. I to jest takie nieustanne nawracanie się. I kiedy są fajne doświadczenia, to super uwielbiać Boga, ale kiedy są trudne doświadczenia, to jest nasza próba. One są bardzo potrzebne, bo wtedy jesteśmy testowani, czy my naprawdę żyjemy uwielbieniem. Czy Jezus jest naprawdę pierwszy w naszym życiu. I ostatnio też parę tygodni temu miałam taką sytuację z córką, że rano się obudziła i z bardzo wysoką gorączką po prostu nie była w stanie stanąć nawet na nogi. No i modliłam się za nią i nie było przełomu, nic się nie wydarzyło. Gorączka nie spadła, nie wstała. A moim doświadczeniem ostatnich lat było tak, że kiedy modlę się za dzieci, no to one od razu są uzdrowione, no i żyją sobie normalnie. I tak byłam zaskoczona, mówię, Boże, nie wiem, o co Ci chodzi. Nawet po podaniu lekarstw gorączka w ogóle nie spadała. I była już 19, ona cały dzień nawet nie potrafiła zjeść posiłku sama. Musiałam jej dać do usta, już prawie ma 14 lat. I tak myślałam, co jest? I gdy była to 19, uświadomiłam sobie, że rozpoczyna się kurs Alfa dla młodzieży w Rydutowach, w którym ona też bierze udział. I powiedziała mi, wiesz co, Natalka, oddaj to, co teraz nosisz na sobie w intencji tego kursu, tej młodzieży, aby oni to dobrze przeżyli. Nie wiem, czemu nie jesteś uzdrowiona, nie wiem, czemu lekarstwa nie pomagają, ale ja będę uwielbiać Boga i uwielbiałam głośno Boga i mówię, przecież ty jesteś godzien w każdym czasie uwielbienia i wtedy, kiedy widzę twoje działanie i wtedy, kiedy go nie widzę. I trwałam tak w tym uwielbieniu. Później musiałam na chwileczkę wyjechać i wróciłam o 21:00. Patrzę, a moja córka radosna, uśmiechnięta, biega, bez temperatury. Mówię, co jest? Nie, no, dobrze się czuję. No, więc tak się dzieje, kiedy uwielbiamy Boga. Kiedy Go stawiamy na pierwszym miejscu, nawet wtedy, kiedy nie widzimy efektów. A była też to 21:00, akurat się ten kurs skończył. I nie wiem, czy mogę to z tym łączyć, ale jedno wiem, że Pan Bóg działa.
I też teraz jestem osobiście w takim doświadczeniu trudnym, zdrowotnym, ale ufam Panu Bogu, że po coś się to dzieje. I ostatnio się też modliłam. Na razie nie widzę żadnych efektów, ale wiem, że On ma na to jakiś lepszy, na pewno lepszy plan niż ja, bo jest zawsze dobry i wszystko, co robi w naszym życiu, doprowadza do większego dobra. I modląc się ostatnio, takie słowo otworzyłam. Chociaż fikowiec nie kwitnie i nie ma co zbierać w winnicach, chociaż oliwki nie mają owoców, pola uprawne nie dają żywności, choć owczarniach pusto, brak owiec i nie ma wołów w zagrodach, ja mimo to będę radował się w Panu, weselił się w Bogu moim Zbawcy. Pan Bóg, który z moją siłą uczyni me nogi podobne do nóg jelenia i na wyżynę mnie wyprowadzi. Tak, Pan Bóg jest naszą siłą i nasze życie jest w Jego rękach i życie naszych bliskich jest w Jego rękach. I kiedy naprawdę chcemy autentycznie za Nim iść, to pragnijmy, aby to Słowo Boże w nas żyło właśnie, że On jest dobry. I kiedy jest ciężko, nie narzekajmy. Kiedyś słyszałam, że narzekanie jest modlitwą demonów. Nie uwielbiajmy problemu. Bo ciągłe skupianie się na nim to jest takie uwielbianie problemu. Uwielbiajmy Boga. A uwielbienie zmienia rzeczywistość. I jedno uwielbienie to jest te właśnie uwielbienie codziennością, a inne uwielbienie jest to uwielbienie, na które tutaj przychodzimy. Dzisiaj właśnie będziemy za chwileczkę mieć to uwielbienie. I chcę Wam też troszkę opowiedzieć, jak to wygląda, kiedy my tu prowadzimy to uwielbienie. Co tydzień są wybierane 3 osoby, które prowadzą uwielbienie pod względem modlitewnym. I mamy pełne zaufanie do tych osób, że Duch Święty się nimi posługuje. Naszym zadaniem jest poddanie się Duchowi Świętemu. Wszystkie diakonie, czyli diakonia muzyczna, sztandary, modlitewna, pracujemy razem w pokorze, każdy ze swoją odpowiedzialnością. Wspólnie tworzymy to uwielbienie. I ważną częścią tego uwielbienia jesteście wy. Wy również tworzycie z nami to uwielbienie. Bo kiedy jest jakieś słowo poznania, że Pan Jezus nas zaprasza bliżej, a my na to reagujemy, Kościół na to reaguje, to jesteśmy w jedności. To jest żywe uwielbienie. To jest uwielbienie przez każdego człowieka. I wtedy jest wielka jedność. Jest jedność całego Kościoła. A tam, gdzie jest jedność, tam Duch Święty się swobodnie porusza. Tam chwała Boża wstępuje i Bóg robi wielkie rzeczy, kiedy widzi lud w jedności. Może uzdrawiać, uwalniać. Niejednokrotnie tu to słyszymy. Może zalewać nas spokojem, obdarzać miłością. No nigdy nie wiadomo, co może zrobić i jak przychodzi. Uwielbienie jest to zrobienie takiej przestrzeni, że to, co jest w głowie, spływa do naszego serca. Przemienia to serce, a to serce otwarte przemieni myślenie. Uwielbienie jest wołaniem o przełom. Na uwielbieniu mamy się poddać Bogu. Uwielbienie jest procesem. Bóg nas zabiera i przenosi w miejsce, gdzie chce nam się objawić. Bóg kocha uwielbienie, ale Bóg kocha Ciebie bardziej. Bóg chce, żeby żebyś to robił z takiego miejsca odpocznienia w Nim. I abyś był autentyczny, taki, jaki jesteś. Pragnie, abyśmy Go chwalili całą sobą, całym ciałem. Słowo Boże mówi, chwalić Boga w swym ciele. Słowo Boże z Rzymian 12:1 mówi, a zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście ciała swoje daj na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą,
jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Ruch, taniec na uwielbienie jest rzeczą duchową. Mamy wpływ na swoje ciało, na wolność w nim. Ciało daje nam bardzo wiele sygnałów. Jest mega połączone z naszymi emocjami, odczuwaniem. Nasze ciało same pracuje, jeśli jest głęboko w treści. Więc jeśli nasze ciało również chce uwielbić Boga, nie blokujmy Go. Bóg jest godzien odebrać Ci chwałę. Zawsze jest godzien. Także nasza modlitwa to jest taka droga do przybycia. Często jest to droga inna, niż my się spodziewamy. Ale skupieni na Bogu, prowadzeni przez Ducha Świętego, staramy się iść tam, gdzie On nas prowadzi. Jest to szczera, autentyczna modlitwa. Nie może też być ona przegadana, bez pośpiechu. Ma konkretnie nas doprowadzić do bycia w miejscu chwale Bożej. Dar rozeznawania jest bardzo potrzebny, by wiedzieć, w jakim kierunku idzie to uwielbienie. Słuchamy Boga w trakcie uwielbienia. Bardzo często nas prowadzi Słowo Boże. Bóg jest wierny, przyjdzie, ale nigdy nie wiemy jak. Prorocze słowa, słowa poznania na uwielbieniu dają niejednokrotnie kierunek modlitwie. Proroctwo ma zawsze zachęcać, umacniać, podnosić. Proroctwo zawsze musi być zgodne z Ewangelią. Proroczym można być na tyle, na ile trwa się przy stopach Jezusa. Prorokując, obwieszczana jest radosna nowina. Ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, czytamy w Izajaszu 52:7. Prorocze uwielbienie to rozpoznanie Jezusa. I modlitwa czasem jest spokojna, czasem głośna, radosna. Czasem słuchamy instrumentów. Ostatnimi czasy też mamy takie doświadczenie, że nawet mamy tłumaczenie fletu, co on ogłasza. Wszystkimi, każdą częścią tego uwielbienia, każdą diakonią Bóg się posługuje. Nie jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeb każdego człowieka, który przyszedł na uwielbienie. I nawet nie mamy tego robić. My mamy robić to, co nam każe Pan Jezus. To, co On dziś chce na tej modlitwie zrobić. I czasem jest taka cisza na modlitwie. Jest tylko kilka słów. Ktoś może pomyśleć, że nie mamy nic do powiedzenia. Ale nie, Pan Bóg nas czasem zatrzymuje, abyśmy nic nie mówiły. Nie mówili. Aby po prostu Go słuchać. Uwielbienie powinno się kończyć zaślubinami Kościoła z Jezusem. Zawsze. Zaprowadzić Kościół do Jezusa i to robimy jako zespół uwielbienia, jako osoby modlące się. I może zrobię taki obrazowy przykład. Chciałabym tu poprosić dwie osoby, jednego mężczyznę i jedną kobietę. Może księdza Adriana i może Natalkę. I chciałabym wam tak obrazowo pokazać, co my tutaj robimy. Nam też to pięknie pokazał ojciec Radosław na szkole uwielbienia. I ksiądz Adrian to jest Pan Jezus. A Natalka tutaj. Natalka to jest oblubienica, to jest Kościół. To jesteśmy my wszyscy, którzy przyszliśmy na uwielbienie. A ja jestem osobami modlącymi się, jestem grupą modlitewną. I co my tutaj robimy? I naszym pragnieniem, i naszym marzeniem jest to, aby oblubienica spotkała się z Jezusem. Aby doszło do spotkania osobistego. I aby oblubienica, czyli my wszyscy, czyli Kościół, spotkaliśmy się z żywym Jezusem na tym spotkaniu. I tego pragniemy, to robimy. I oczywiście bez Ducha Świętego tego nie zrobimy.
ale i to nas może przemieniać. I kiedy my, każdy z nas, spotka się z Jezusem w osobistym spotkaniu, to wtedy tylko mamy siłę, żeby iść i uwielbiać w codzienności, to co mówiłam na początku, żeby Go wynieść stąd i zanieść Go do naszych rodzin, do naszych miejsc, gdzie żyjemy, co robimy. I za to chwała Panu, a teraz oddaję głos Natalce. I z góry muszę przeprosić za mój głos, bo dzisiaj nie jest w najlepszej formie. Ale myślę, że mnie zrozumiecie mimo wszystko. Zacznę może od tego, że ja tutaj nie miałam stać. Całą konferencję miała mówić tylko i wyłącznie Wiola, bo to ona została o nią poproszona. Ale Wiola do mnie zadzwoniła i mówi, że jak można powiedzieć konferencję o uwielbieniu, nie wprowadzając w to tej koni muzycznej, która w dużej mierze to uwielbienie prowadzi też. No racja, nie? Więc mówię, no okej, okay, nie? No to możemy tak to zrobić. Ale ostatni tydzień był dla mnie strasznie ciężki i przygotowanie się na tą konferencję było dla mnie równie ciężkie. Cały weekend miałam zajęty, bo byliśmy na Nowym Życiu. A propos, czy są osoby z Nowego Życia może? Łapka w górę. No chwała. Moi kochani, bardzo się z tego cieszę i myślę, że to już jest też takie dla wielu z nas pierwsze doświadczenie właśnie uwielbienia. To wielu z nas tam właśnie się tego uwielbienia uczyło, szczególnie właśnie tego uwielbienia, które mamy tutaj na wspólnocie, tak? Które doświadczamy w tym miejscu, w którym jednoczymy się jako wspólnota, jako całe zgromadzenie i idziemy razem, razem w uwielbieniu, razem do Boga. I to jest takie niesamowite. Przygotowując się na tą konferencję, zadałam wczoraj diakonii pytanie mojej, bo mówię, no muszę dowiedzieć się, jakie oni mają też doświadczenie uwielbienia, nie? I zadałam im pytanie, czym dla nich jest uwielbienie właśnie w posłudze w diakonii muzycznej, nie? Tutaj cała ta nasza diakonia, która jest obok mnie, po mojej lewej, waszej, prawej, za co im bardzo dziękuję, że są, bo to jest, gdyby nie oni, to no, byłoby ciężko. Zaraz wam wytłumaczę, dlaczego. Niektórzy się podzielili swoim doświadczeniem i chciałabym wam przytoczyć kilka ich wypowiedzi. Piotruś na przykład powiedział takie słowa. Poprzez śpiew uwielbienie to jest doznanie łaski, jedności mojego ducha z Bożym duchem. Danusia powiedziała tak. Muzyką Bóg dotyka najgłębszych zakamarków mojej duszy. Melodia, nawet jeden dźwięk, otwiera przestrzenie. Każdą cząsteczką ciała go czuję. Przeciwny dialog serc, melodia miłości. Sposób na wylanie swoich emocji, których nie da się wyrazić słowami. Śpiew, nie? Melodia, muzyka. Ewa. Każdy śpiew i melodia pobudza moje zmysły do uwielbienia. Otrzymuję wtedy tyle Jego miłości, że nią płonę. Anusia. Mnie porusza harmonia, współgranie dźwięków w muzyce. Uświadamiam sobie wtedy, jak nieskończoną harmonią jest Bóg. Nasze dusze, zbliżając się do Niego, same stają się dźwiękiem na Jego chwałę. Każdy z nas wyraża swoje uwielbienie innym dźwiękiem, tak jak każde serce bije dla Boga inaczej. Niesamowite. To po prostu dla mnie, jak czytałam te wypowiedzi, to ja byłam po prostu tak poruszona tym, jak bogata w doświadczenie jest moja diakonia. To jest niesamowite, naprawdę. Najwięcej powiedziała nam Monia, prawda? Monia, jak zaczęła pisać, to pozdrawiamy Moniczkę, bo powiedziała, że będzie nas oglądać. Monia jest mistrzynią generalnie, powiem wam. No, takie 3 czy 4 nawet wypowiedzi, naprawdę na elaboraty, na pół Messengera, nie? Trzeba było przewijać i przewijać, żeby się doczytać. Legenda głosi, że to teraz pisze, tak powiedział ksiądz Adrian. Myślę, że może tak być. Moi drodzy,
ale tak spróbowałam wyłuskać to, co powiedziała Monia, bo ona powiedziała bardzo dużo bardzo ważnych słów. Więc posłuchajcie takie konkrety, które gdzieś tam spróbowałam z tego wyciągnąć. Muzyka podczas uwielbienia jest dla mnie jak bijące serce Boga. Czasem poruszenie czegoś niewidzialnego. Śpiewając, czasem czuję, że dusza modli się sama. Śpiew w językach to takie klucze do zamków drzwi w sercu, które daje Bóg, by być bliżej Niego. Całe nasze zgromadzenie jest jakby chórem Ducha Świętego. To jest niesamowite, to co ona napisała. Ja jestem pod wrażeniem. On nami dyryguje, a my mamy mu na to jedynie pozwolić. Popatrzcie, my wszyscy, nie? To nie jest skupienie uwagi tylko na tym, że my tutaj sobie jesteśmy i śpiewamy i gramy, to tylko my prowadzimy to uwielbienie muzyką, nie? Bardzo fajnie mówi to Witek Kacała, lider Kahala, że są różne sfery uwielbienia, tak? Że jest diakonia właśnie, modlitwy, są flagi, tak, sztandary, jesteśmy my jako muzyczni, ale jest też całe zgromadzenie, nie, w uwielbieniu. To nie tylko my prowadzimy modlitwę, nie tylko ci ludzie, którzy są z przodu, ich widać, słychać, tylko też wy też się do tego przyczyniacie. I to nami dyryguje Duch Święty, nami razem. Dalej. Nasze uwielbienie jest odpowiedzią serca na tę melodię, przez którą kształtował nas Bóg. Bo wyobrażam sobie, że gdy się rodziliśmy, w niebie grała muzyka. Niesamowite. Ta melodia jest w nas i uwielbiamy nią Boga, kiedy korzystamy z każdego otrzymanego od Niego daru. No wow. Agusia napisała tak, że ma w sercu bardzo pojęcie służby uwielbienia. Z jednej strony daje mi to osobiście zbliżenie do Pana Jezusa, otwarcie na natchnienie Ducha Świętego, ale też mam świadomość, że po to Pan Bóg dał mi talent grania i złożył w sercu pragnienie grania dla Niego, to chcę i powinnam się tym dzielić z innymi. Ja się całkowicie się z Agą zgadzam. Ja już napisałam, jak mi napisała to, co napisała. Że to, co ona ujęła w swojej wypowiedzi, to jest całkowicie moje serce. Jak widzę twarze ludzi, kiedy muzyka wywołuje w nich emocje, płacz, uśmiech, jakieś poruszenie, to jest to dla mnie największa radość. Ja się z tym zgadzam w 100%, nie? Bo jedna rzecz to, że Duch naprawdę wtedy w nas działa, nie? I my czujemy jako tako to, co się dzieje na modlitwie. Ale kiedy patrzymy na was, jak nasza muzyka, jak nasz śpiew dotyka waszych serc, to dla nas to jest też takie potwierdzenie, że my idziemy w dobrym kierunku. Że to tam prowadzi nas Bóg. Że w tamte rejony chce nas zabrać Duch Święty. I my też często nagrywamy, tak, uwielbienia. Czy tutaj Bartuś z Agą nagrywają osobno i potem mamy takie nasze wspólnotowe, czy nasze diakoniowe, że tak powiem, nagranie. Czy właśnie to, co tutaj jest. Pozdrawiam serdecznie słuchających nas. To często odsłuchując nagrania z naszych uwielbień, wiem, że sama tego nie grałam. W tym sensie, że daje się całkowicie ponieść Duchowi Świętemu, a nie zawsze tak było. Nie? Ja też wam powiem, że ostatnio tak odkrywam bardzo to, że chcę być całkowicie dla Niego na uwielbieniu. Że staram się za każdym razem, kiedy gram, żeby tam nie było ani grama mnie. I kiedy uświadamiam sobie, że coś idzie nie tak w uwielbieniu, to wtedy jestem w stanie uświadomić sobie, że kurczę, ale to jestem ja. To ja w tym jestem nie tak. Pod kątem teraz nie powinno tu być mnie. Ja powinnam być całkowicie oddana Duchowi. Nic mojego, nic po mojemu. Wszystko w Nim. Wszystko przez Niego. Muzyka uczy mnie pokory, słuchania Boga i innych i kiedy rzeczywiście zaczęłam grać przede wszystkim dla Niego, pisze Agusia, widzę, jak mój talent się rozwija.
jak ja się rozwijam przede wszystkim duchowo. Chwała Panu za to. Chwała Panu za taką diakonię, która ma takie doświadczenie. To jest naprawdę niesamowita przyjemność grać i śpiewać z takimi ludźmi. I chciałabym jeszcze poprosić Darusia. Daruś, gdzie ty jesteś? A tu. Daruś wam też powie swoje doświadczenie, które jak poczytałam to, co napisał, to mnie niesamowicie uderzyło. No, to posłuchajcie. Mnie też miało tutaj nie być, ale zostałem poproszony. Jestem. Ja napisałem, że dla mnie uwielbienie to jest stanięcie w obecności Bożej. No i jako ojciec z rodziny uwielbiam używać przykładów. I użyłem takiego przykładu, że to jest tak jak u mnie w domu. Dzieci wiedzą, że jestem ojcem, że jestem obecny, że zawsze mogą do mnie przyjść. Ale są takie momenty szczególne, gdy przychodzą, na przykład usiądą mi na kolana i się do mnie przytulają. No nie zawsze wtedy na przykład mówimy coś do siebie, wystarczy ta chwila, że jesteśmy ze sobą i tylko dla siebie. Jest to taka szczególna relacja. Często też w takim momencie padają słowa i to są też słowa takie szczególne, które zapadają w pamięci. Nie są to jakieś takie w przelocie czy jakieś nieistotne, tylko są to słowa ważne, które docierają do serca. No i też często jak ja je wypowiadam, to też sobie uświadamiam, że tak jest właśnie. I drugi taki obraz w tym właśnie tekście, o który prosiła Natalia. Zostałem poproszony w wspólnocie, żeby grać na gitarze, bo tam się dowiedzieli, że kiedyś grałem. Mam świadomość tego, jaki jest poziom mojego grania, mojego brzękolenia. Ale pierwszy raz tak rzeczywiście grałem na pielgrzymce do Medjugorje. I dziennie mnie o to prosili, żebym to robił. Także chyba nie było najgorzej. Uświadamia mi to właśnie, nie mówię tutaj nic nowego, bo to już też wszystko tu było powiedziane, to właśnie to jest taka pokora, że nieważne jestem, czy jak ja się w tym czuję, i jak, czy ja to rzeczywiście robię profesjonalnie, czy nie. I no ważne jest to, że jak to robię, to uwielbienie wygląda w taki sposób, jak wygląda, jak słyszycie tutaj nas. I byłem też, jestem taki w szoku też w naszej diakonii, że są tu osoby, które są po szkołach muzycznych i one czują też to, co ja, że to jest jeszcze niedoskonałe, że one chciałyby lepiej, ale to, co robią, to przecież to już jest wspaniałe. I to mnie tak utwierdza właśnie w tym, żeby brzynkolić dalej. I trzecią rzecz, którą napisałem w tekście, to w uwielbieniu jest ważne, żeby nie rezygnować. Wytrwałość. Najtrudniejsze uwielbienie w moim życiu jest, gdy jest ciemna dolina, dolina pełna kości i nad tą doliną głosi się uwielbienie, że chwała Boża panuje, że Bóg jest, że Bóg nas nigdy nie opuszczał. Często wtedy też lecą łzy, takie uwielbienia. Ale Bóg właśnie wiem, że działa, że przychodzi do nas i że jest. Chwała Panu. Dzięki, Daruś. Zachwyca mnie to, że jesteśmy w takiej jedności. Zachwyca mnie ta nasza jedność. Moi drodzy, jakbym miała powiedzieć takie moje największe doświadczenie uwielbienia, takie z ostatniego czasu, to wielu z was wie, że jeździmy na szkołę uwielbienia. Ja od paru lat nie miałam, wiecie, takiej przerwy na to we wspólnocie, żeby odejść z tego tutaj miejsca i pobyć gdzieś z tyłu. Gdzieś po prostu w uwielbieniu. I ta szkoła uwielbienia jest takim momentem dla mnie. Nie? Takiego wytchnienia i takiego rzeczywiście zanurzenia się czegoś dla siebie. Nie tylko dawania,
ale brania. I po prostu mam cały czas, kiedy myślę uwielbienie, przed oczami taki moment, kiedy mieliśmy właśnie na szkole uwielbienie. Nie pamiętam, który to był zjazd. Nawet nie pamiętam, o czym on był. Ale pamiętam ten jeden moment, kiedy było prawie ciemno na sali i była tylko i wyłącznie muzyka, ale ja z całej siły, śpiewając jedną literkę, albo to było O, albo A, nie wiem. Wołałam tak bardzo do Boga, bo czułam się tak przepełniona Jego obecnością, że to jest niewyobrażalne. Nie potrzeba było słów, nie potrzeba było niczego. Tylko ta sama muzyka mnie prowadziła w tym, żeby do Niego wołać. Ja wtedy pamiętam, padłam na kolana i autentycznie tylko wołałam. Bo nic więcej nie umiało mi przejść przez gardło. Nawet nowa pieśń ze mnie nie wychodziła. Nic, po prostu O albo A. Sama nie wiem, co to była za samogłoska. Ale to było tak niesamowite doświadczenie tego uwielbienia i tego, że można w takiej prostocie, jak małe dziecko, jedną literką chwalić Boga. Niesamowite. I to pokazało mi też wtedy taką moc instrumentów. Nie chcę powtarzać jakby Łukasza, nie, który mówił w zeszłym tygodniu, ale chciałabym to trochę pokazać na przykładzie nas, naszej diakonii. I nie tylko instrumentów, ale też, też tak ogólnie nas, śpiewających. Ale zacznijmy od tego, że każdy instrument do czegoś nas wzywa. Wprowadza jakąś konkretną atmosferę. Jakieś konkretne emocje w nas wyzwala. Na przykład jak Aga gra na pianie. Gdzie jest Aga? Aga, jaka jesteś? A tam, no. Jak Aga gra na pianie swoim. Aga z natury jest taka delikatna, tak? I ona tą swoją delikatność tym pianem wyraża. Dlatego ja na przykład czasami przestaję grać na gitarze, raczej czasami przestaję grać, bo mnie boli ręka, albo na przykład muszę poszukać nowej piosenki, nie? Ale czasami przestaję grać dlatego, że musi wybrzmieć to, co ona gra. Ostatnio, teraz na Nowym Życiu, nie, w sobotę, mieliśmy takie doświadczenie, jak Bartek zaczął grać na samym dole klawiatury. To było tak niesamowite, po prostu to był jakiś kompletny hit. Nie, nawet Bartek taki był, o, fajnie, ale to fajnie brzmi, nie? Ale to, wiecie, wprowadzało tak niesamowitą moc. Nie mieliśmy wtedy ani perkusji, ani basu niestety, ale Bartek tym swoim pianem wprowadził taką, takie nie wiem co, nawet co to było, ale takie przejęcie wychodziło z tego pianina Bartka. Taka głębia, no, tego się nie da opisać. Albo był taki moment w zeszłym roku, taka modlitwa, kiedy wsłuchiwaliśmy się w bicie serca Jezusa. I miałam takie poruszenze, ja mówię, bo mam tutaj taki fajny mikrofon, ten tutaj, bo ja mam dwa mikrofony, może zauważyliście. Jeden jest taki, w którym wy mnie słyszycie, a jeden jest taki, w którym słyszy mnie zespół grający. I Łukasz, który puszcza slajdy, żeby wiedział, co ma puścić. I był taki moment, w którym ja mówię, Ariel, zagraj teraz tak tum-tum, tum-tum, żeby było słychać to bicie serca. I ja pamiętam, jak potem dzieliliśmy się z diakonią modlitwy, jak bardzo to wybrzmiało, że to było potrzebne. Żebyśmy rzeczywiście usłyszeli chociaż taki naparstek tego, jak bije serce Boga i że ono bije dla nas. To już też powiedziała Wiola. I myślę, że każdy z nas to słyszał. Ale flet Kasi.
to, co on ogłasza, to jest nie do opisania słowami. Czasami do opisania, jak Viola gdzieś tam się na tyle wsłucha, że rozumie to, co ten flet w ogóle gra. W ogóle, nie, że da się coś takiego zrozumieć. Niesamowite. Niesamowite to, co on wygłasza. Dlatego my często zostawiamy. Nie mówimy. Nie śpiewamy. Bo samo to wystarcza. Bo to już tak wprowadza po prostu niebo na ziemię, że nic innego nam nie potrzeba. Tomek na przykład, on jest naszym multiinstrumentalistą. Wielu z was tego nie widzi, ale Tomek gra na wielu instrumentach. W diakonii akurat tak na uwielbieniach w większości jest znany z tego, że gra na basie. Dla mnie ten bas daje poczucie też takiej pełni i takiej pewności, takiej mocy, ale na przykład Tomek gra też na akordeonie. I Tomek jest Tomkiem, czyli woli, żeby go nie było za bardzo słychać, ale ja lubię, jak go słychać, bo ta harmonia, którą on wprowadza, też tak prowadzi nas często w nowe pieśni, nie, Madzia? Że to jest nie do opisania. I a propos. Mamy naszą kochaną Madzię. Już odbiegając od instrumentów, a no już Daruś powiedział swoje, więc Darka nie przytaczam. Madzia, moi drodzy, jest tak wsłuchana w Ducha Świętego, że 3/4 tych nowych pieśni, które słyszycie, są właśnie od niej. To jest jej wsłuchiwanie się w to, co mówi Duch Święty. I pewnie sami to czujecie, że ten jeden wers na przykład, jedno zdanie, które wyśpiewujemy w kółko, ono z każdym wyśpiewaniem robi się coraz mocniejsze, coraz głośniejsze, coraz pewniejsi jesteśmy w tym, co śpiewamy. Bo to nas prowadzi coraz głębiej. W tym jednym wersie jesteśmy w stanie się zatrzymać i być coraz głębiej, coraz bliżej Boga. Mamy też w naszej diakonii takie osoby, które dodają coś od siebie, jeśli chodzi o śpiew. Mamy Ewkę, mamy Agusię, Iwonkę, tak? Monię, które w większości śpiewają tym pierwszym głosem, który nas prowadzi, tak? Który ciągnie nas jako całość. Franka, mamy Danusię, Kasię, a jeszcze Bartko, o Bartku zapomniałam wcześniej, przepraszam Bartusiu. Mamy Anię, Olę, Madzie, Kasię jeszcze Buchalik, którzy wprowadzają dodatkową harmonię, śpiewając w innych głosach. I to jest ta harmonia, o której też pisała nam Ania, tak? Czy Danusia. Bo możemy śpiewać wszystko jednym głosem. Ale kiedy ktoś zaśpiewa trochę wyżej, trochę niżej, doda coś od siebie, to od razu wydaje się pełniejsze, piękniejsze. I wchodzimy w ten chór, o którym pisała Monia. I a propos na przykład Moni, moi drodzy. Dla mnie jest niesamowite to, jak Monia zaczyna śpiewać w językach. Bo kiedy Monia zaczyna śpiewać w językach, to ja mam poczucie, autentyczne poczucie tego, że Pan Bóg tutaj jest i są z nami wszyscy aniołowie po prostu nieba i ziemi, którzy śpiewają razem z nami. Amen, aleluja. Wszystko to, co my robimy razem z diakonią modlitwy, cała diakonia uwielbienia, ma, moi drodzy,
w dużej mierze właśnie ten wymiar proroczy, o którym mówiła Fiolka. Bo próbujemy się poruszać w duchu razem z wami. I często jest tak, że to, co wy zrobicie na modlitwie, chociażby najmniejszy gest, albo to, co zrobi Michał ze sztandarami, tak, z Anią, z Basią, to nas też prowadzi. To nam pomaga iść dalej. Często jak mamy jakiś zastój, usłyszymy jedno słowo, zobaczymy jeden gest, zobaczymy kolor flag, to w jaki sposób one się poruszają, to nam też już daje jakiś konkretny kierunek. I ostatni aspekt uwielbienia, który myślę, że jest ważny też dla was, to jest to, że tak jak powiedziała Wiola, my jesteśmy jako diakonia modlitwy, diakonia muzyczna i diakonia sztandarów, ale ja bym powiedziała jeszcze jedno, że gdyby nie diakonia techniczna, to wy byście też nie śpiewali. Bo po pierwsze, byłoby nas bardzo słabo słychać, patrząc szczególnie na akustykę tego kościoła, a po drugie, nie byłoby wyświetlania tekstu tam. Nie znalibyście tych tekstów, szczególnie jeśli wchodzą jakieś nowe piosenki, których nie znalibyśmy wcześniej, tak? To wszystko prowadzi nas do tego, żebyśmy stawali w jedności. Nie tylko jako tutaj diakonia uwielbienia, która jest z przodu, ale żebyśmy wszyscy byli w tym razem. Bo my razem tworzymy uwielbienie. To chyba tyle. Chwała Panu za to, że tak nas wszystkich uzdalnia. Wszystkich razem. I chciałabym przy okazji powiedzieć, że jeśli czujesz i wiesz o tym, że kiedyś może na czymś grałeś, albo teraz już na czymś grasz, albo jesteś dopiero początkujący, to my cię serdecznie zapraszamy. Nie jesteśmy tego w stanie, wiecie, zobaczyć, widząc was z daleka. Możemy o was usłyszeć. Nie, Przemo. ale nie usłyszymy o wszystkich. I nie dojdziemy do wszystkich, dopóki tego się nie dowiemy. Więc was serdecznie zapraszamy, żeby współtworzyć z nami te diakonie uwielbienia. Chwała Panu.